Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj mamy 9 grudnia, więc rozpoczynamy 9 vlogmas. Standardowo jestem przed szkołą, mamy dzisiaj czwartek, dzisiaj mam na 9. Zaraz będę wychodzić z domu i jechać. Dzisiaj mam spoko lekcje takie luźne, nic jakiegoś dużego się nie wydarzy, nie mam żadnych kartkówek ani sprawdzianów, więc git. I co, pokażę wam jeszcze, w co jestem ubrana i będę wychodzić, a dzisiaj w ogóle myślę, że możemy sobie zrobić Q&A, bo chcieliście, żebym na jakimś vlogmasie zrobiła Q&A, więc myślę, że możemy zrobić go dzisiaj. Dzisiaj jestem ubrana totalnie na luzaku. Mam dres z Brandy Melville, chyba tak to się czyta, i bluzę Bershki, tak. No, no i tak naprawdę to tyle. I z tego zakładam znowu blazery. No i co, i wychodzę, nie chcę już się spóźnić, także lecę i widzimy się, jak wrócę ze szkoły. Hejka moi drodzy, właśnie wracam do domu ze szkoły. Byłam jeszcze w paczkomacie odebrać paczkę. Jest to bardzo fajna rzecz, więc pokażę wam, jak wrócę. Myślę, że bardzo do mnie pasująca. I co? Oprócz tego dzisiaj w szkole było naprawdę spoko. W ogóle mieliśmy dzisiaj WF i dzisiaj mieliśmy pierwszą próbę na poloneza studniówkowego. Ja tylko mam nadzieję, że oni nam nie pozwolą tych studniówek, bo kurde, no będzie jednak przykro. Wiecie, studniówkę ma się swoją raz w życiu. I wiem, że na przykład zeszłe roczniki robiły sobie w innych terminach, ale jednak wiecie, to nie będzie to samo. Niektórzy sobie robili, niektórzy nie. Ja bym chciała bardzo mieć tą studniówkę i już nawet planuję się wybierać po tą sukienkę. Jak teraz słyszę, że nas zamykają od 20 do 9, a mamy mieć studniówkę chyba 15, no to ja nie wiem, jak to będzie. Panowie policjanci przyjeżdżali i się trochę speszyłam, bo się na mnie tak dziwnie patrzyli. No i co? No, także mam nadzieję, że to studniówki... O Jezu, jest tak ślisko w ogóle, że masakra. No, więc mam nadzieję, że te studniówki wszystkie będą, bo kurde, no jednak studniówka jest fajna. Jezu, jest w ogóle tak zimno, ale dzisiaj jest mi zdecydowanie cieplej. Gdybym jeszcze miała rękawiczki, które mam w kieszeni, to by było mi lepiej, bo tutaj trzymam paczkę, tutaj trzymam telefon, mi chłodno, jakbym miała w kieszeni, albo miałabym rękawiczkę, byłoby perfekcyjnie, bo dzisiaj założyłam grubszą kurtkę. Założyłam kurtkę mojej mamy. No, a jeśli chodzi jeszcze o dzisiaj, no to w szkole było spoko, chociaż trochę nudno. Mam wrażenie, że każdy był taki strasznie rozwalony, zmęczony i w ogóle. Dzisiaj mam wieczorem jeszcze korki z matmy. Teraz będę musiała zmontować vlogmasa, jak przyjdę. No i muszę porobić też właśnie zadania na korki z matmy, bo nic nie zrobiłam. Zaraz wchodzę do domu, także chowam was, bo już mi zimno w rękę. Jeszcze mi torebka spada, także bye. Okej, moi drodzy, a więc przed chwilą zmontowałam i wstawiłam vlogmasa. Mamy godzinę 16:20. Mam jednak dzisiaj korki godzinę wcześniej, nie o 20, tylko o 19, więc otworzymy sobie teraz kalendarze adwentowe. No, lecimy. Pokażę wam jeszcze zaraz tą paczkę, którą odebrałam z paczkomatu, bo już otworzyłam ją. I w ogóle, także zaraz zobaczycie. Dzisiaj mamy 9, czas na The Body Shop. Przypomina trochę jakiś żel pod prysznic, czy coś w tym stylu. I tak, zgadłam, jest to żel pod prysznic o zapachu Pink Grapefruit. Proszę bardzo, tak on się prezentuje. Zobaczmy jeszcze, jak pachnie. Pachnie jak grapefruit, a w zasadzie jak wódka grapefruitowa. Serio, bez kitu. Sephora, uwaga, uwaga. Gdzie jest 9? Jest, uwaga, zgadujemy, co to może być. Że to jest jakaś gąbka pod prysznic, bo jest mega lekkie. Nie, uwaga, nie zgadłam, ale mamy gumkę do włosów, taką scrunchie. Ja lubię takie scrunchie, trochę nie podoba mi się ta kokardka tutaj, ale ogólnie ładny kolor, wygląda spoko, także na pewno mi się przyda, bo ja takie gumki lubię najbardziej. Czas na NYXa, uwaga, uwaga. I dzisiaj mamy błyszczyk do ust i tym razem jest on w moim kolorze, także jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. O tak, właśnie ja lubię takie jasne kolory. Bardzo mi się podoba. Zobaczmy jeszcze na ręce. Zobaczycie, przez to, że kamera łapie strasznie ciężko ostrość, ale ja widzę i wygląda bardzo spoko. Ja... Teraz czas na Kinder i powiem wam, że mam straszną ochotę na Kinder Country, a tak się składa, że dzisiaj jest dzień Kinder Country, także super. Kalendarz od mojej mamy i wydaje się coś dzisiaj lekkiego, także let's see.
O kurczę! Wiecie co to jest? Ale zarąbiste. To jest zapach taki do samochodu albo do na przykład pokoju o zapachu sunshine, vanilia, ale jest w kształcie deski surfingowej. Ja mam tutaj, o Jezus, ja mam tutaj w pokoju powieszone jeden, ale ładnie pachnie. Mam powieszony jeden zapach z Yankee Candle, ale ja go mam chyba już tutaj powieszonego 2 lata i w ogóle on był biały, a teraz stał się żółty. I no delikatnie pachnie, dosłownie minimalnie, a teraz będę miała taki i pachnie prześlicznie, ale nie, no ten design jest zarąbisty. Ja w ogóle tak tęsknię za surfowaniem, ale deska super. I ostatni kalendarz to oczywiście My Must. I powiem, że z tego kalendarza jestem najmniej zadowolona, przez to, że cały czas jest tutaj to samo. Co prawda no są o różnym smaku, ale jednak to samo. I dzisiaj mamy owsiankę o smaku Blueberry Cheesecake, czyli jagodowy sernik. No i to tyle, jeśli chodzi o kalendarze adwentowe. Pójdę sobie zaraz ogarnąć tatuaż, bo mi się już tutaj cała folia odkleja i mnie strasznie to irytuje, więc sobie zdejmę, przemyję tatuaż. Nie będę na razie nakładać folii, tylko sobie posmaruję i pokażę wam tą rzecz, która przyszła. Leży tam na łóżku, ale to zaraz. Proszę bardzo, rzecz, która dzisiaj do mnie przyszła, to taka bluza z takim błyszczącym napisem Positive. Specjalnie zgasiłam i zapaliłam tylko te delikatne lampki, żebyście zobaczyli, jak się świeci ten napis. Taka biała, zwykła git. Ja wzięłam ogólnie w rozmiarze L. Nie jest jakaś gigantyczna. Jutro sobie ją pewnie do szkoły założę. Fajnie wygląda. Ten napis Positive bardzo mi się podoba. W ogóle moja mama sobie pozamawiała rzeczy z Pelna Lala i dała mi takie śliczne, świąteczne naklejki. Zobaczcie. Jedna, druga. O, z takim napisem ma w ogóle moja mama bluzę, także pewnie będę kradła. Oj, tutaj. I to już zdążyło spaść na podłogę, a rozdążył się do tego dorwać. Także no masakra, szybki drani. Dzień dobry, moi drodzy. Zjadłam przed chwilą brzurek i teraz robię zadania maturalne. Moi drodzy, wróciłam przed chwilą z korepetycji i postanowiłam, że zrobimy to Q&A, o którym mówiłam wam rano. A więc co? Do dzieła. Zadałam wam na moim Instagramie. Zapraszam was oczywiście bardzo serdecznie na mojego Instagrama, jeżeli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, żebyście zadawali mi pytania tabu, nie tabu, tak ogólnie. Po prostu, żebyście zadawali mi pytania i odpowiemy sobie na kilka z nich. Czy masz w planach zrobić jeszcze tatuaż? Na pewno jeszcze kiedyś zrobię, myślę, że nie jeden tatuaż, tylko nawet kilka tatuaży, ale na chwilę obecną czekam, aż wygoi mi się to, co mam aktualnie zrobione, czyli właśnie te kwiatki, te serduszka, bo jednak najgorszy jest ten czas pielęgnacji tego, gdy to wszystko po prostu musi się wygoić i tak dalej, i tak dalej. A ten tatuaż jest świeży, także póki co nie mam jeszcze jakichś, mam pomysły, ale nie mam jeszcze szczegółowych jakichś planów, gdzie, w jakim miejscu i dokładnie co, także to póki co te plany wszystkie powstają, ale na pewno będę chciała mieć jeszcze tatuaże. Może nie tabu, ale jak udało ci się nawiązać taką relację z mamą? Jeśli chodzi o mój kontakt z mamą i relację, to przede wszystkim buduje się ją na podstawie zaufania. I tutaj chodzi mi o zaufanie dwustronne, czyli mama ufa wam, ale ufacie też mamie, jeżeli ona was o coś prosi lub uważa, że tak będzie dla ciebie lepiej, to warto jej słuchać i jej po prostu zaufać, bo wierzcie mi nie, ale mamy naprawdę wiedzą dużo, dużo więcej niż my. I tak samo zaufanie należy się też od strony rodzica dla was, czyli po prostu jeżeli gdzieś wychodzicie, rodzic powinien wam zaufać, że wrócicie na czas, będziecie się dobrze zachowywać, nie będziecie sprawiać jakichś większych problemów osobom, z którymi wychodzicie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mówię tutaj o kiedy jest się młodszym, bo to jednak taką na budowanie relacji nigdy nie jest za późno, ale wiem, że większość osób, które mnie obserwuje, to są jednak młodsze osoby, także na tym to polega, po prostu zaufanie i to z obu stron. Czy rozmawiasz z rodzicami lub przyjaciółmi o tematach tabu? I tak, jeśli o mnie, to jestem osobą, z którą można gadać naprawdę na wszystkie tematy. Co prawda też ja nie pogadam ze wszystkimi na wszystkie tematy, ale jeżeli już mnie poznałeś i po prostu chcesz porozmawiać na jakieś prywatne tematy, tematy tabu, to ze mną można naprawdę gadać o wszystkim. Dla mnie takie rzeczy jak tematy tabu średnio istnieją, bo ja naprawdę jestem w stanie pogadać o wszystkim i
jakoś nigdy się nie krępuje podczas takiej rozmowy. Wyrabiasz się z vlogmasami, nauką, podróże itp. Jeśli chodzi o grudzień, to jest on zdecydowanie bardziej intensywny niż inne moje miesiące, przez to, że cały czas nagrywam vlogmasy, cały czas je montuję, jednak dużo czasu też poświęcam na to, żeby odpowiadać Wam na komentarze, śledzić, co tam się dzieje, śledzić Wasze uwagi, jak byście chcieli, żeby to wyglądało itd., itd. Ale nie jestem w stanie, tak jak mówiłam już Wam wielokrotnie, zadowolić wszystkich, także staram się po prostu robić to, jak mi się podoba i wtedy, kiedy uważam, że okej, czas to odstawić i zrobić coś innego, po prostu to robię. Także mimo to, że tego czasu w ciągu doby jest mało, ja kładę się spać o późnych godzinach, wstaję o wczesnych, to i tak wyrabiam się z wszystkim i póki co nie narzekam na jakiś brak czasu albo coś w tym stylu, ale no fakt jest taki, że śpię mało. Jaki jest twój limit alkoholu, żeby się nie narąbało? Powiem wam, że ja nie wiem, w sensie, jeśli chodzi o jakiś taki stan upojenia czy coś w tym stylu, to naprawdę zależy od wielu aspektów, od tego jak się czuję, ile godzin spałam, co jadłam, także to nie jest tak, że zawsze to wygląda tak samo, ale z reguły nie jest to jakaś duża ilość alkoholu. Jak się nie przejmować małą rzeczą? Nie mam zielonego pojęcia, bo ja się przejmuję wszystkimi małymi rzeczami, nawet tym, którymi totalnie nie powinnam, serio, jestem po prostu takim typem osoby, jestem rakiem. I to ja jakoś bardzo nie wierzę w astrologię, ale uważam, że część rzeczy naprawdę się zgadza, jeśli chodzi o cechy charakteru poszczególne do danych jakichś znaków zodiaku, to niektóre się zgadzają. Oczywiście ja tym nie usprawiedliwiam żadnego mojego zachowania, tym, że jestem rakiem i tak już mam, ale faktycznie dużo raków ma tak, że się przejmuje cały czas różnymi rzeczami. No i tak faktycznie też mam ja. Ale moja taka rada jest i dla mnie to najlepiej działa, żeby znaleźć sobie coś, co ci całkowicie odbierze głowę od jakichś takich problemów, rzeczy, które masz, jakichś takich drobnostek. Po prostu zająć się czymś innym, co całkowicie cię wyłączy i nie będziesz się tym przejmować. To jest najlepszy sposób. Które serce jest mamy, a które taty? W sumie wam o tym chyba nie powiedziałam, a może powiedziałam, nie wiem. Te na górze jest mojego taty, te na dole jest mojej mamy. Co byś zrobiła, gdyby twoi rodzice nie polubili twojego partnera? Myślę, że byłoby mi dość przykro, bo jednak rodzice są dla mnie bardzo ważni i ogólnie rodzina i fajnie, gdyby ta osoba, którą ja bym tak bardzo lubiła i uwielbiała spędzać czas, żeby oni też ją po prostu lubili, bo no byłoby to przykre, gdybym na przykład przychodziła z tą osobą do domu albo gdzieś ją zabierała i wiedziałabym, że po prostu moja rodzina go nie lubi, ale też uważam, że decyzja o tym, z kim jestem, to należy w 100% do mnie i też nikt nie ma jakby, nie powinien mówić mi, z kim powinnam być, z kim nie powinnam być, tak też nigdy nie było, nigdy rodzice mi nie wmawiali, że z kimś powinnam być, z kimś nie powinnam, że coś powinnam, czegoś, coś powinnam odpuścić, także za to jestem naprawdę wdzięczna, ale myślę, że byłoby mi przykro, gdyby jednak nie lubili tej osoby, w której ja jestem zakochana. Co jak podoba mi się chłopak i wydaje mi się, że ja też mu się podobam, ale każdy boi się zagadać. To jest, wydaje mi się, że jedna z trudniejszych rzeczy, jaka może istnieć w jakiejś takiej relacji, wiecie, gdzie są, jest dwóch znajomych, bądź też przyjaciół, którzy jedna strona myśli, że ona się podoba tej osobie, druga myśli, że ona się podoba tej i w takiej sytuacji nigdy nie wiadomo, co zrobić, bo się boimy tej niezręcznej sytuacji, tego friendzone'u i ogólnie takiej, no takiej przykrej dla nas sytuacji i też boimy się tego, że coś może nie wyjść i może się wszystko zmienić i cały czar, który wokół tego był, pryśnie. I są dwa sposoby, żeby to zrobić. Jedno to szczerze o tym porozmawiać i to jest ta wersja dla tych bardziej odważnych, czyli na pewno nie dla mnie. A druga sytuacja dla tych bardziej nieśmiałych osób to po prostu dać temu czas, nic nie kombinować, zostawić tak jak jest i zobaczyć na przestrzeni czasu, jak to będzie wychodzić. Uważasz za dziwne to, że ja mając 19 lat nigdy nie miałam chłopaka ani żadnych zbliżeń? Nie, nie uważam to za dziwne. Kiedy ten czas przyjdzie, to po prostu przyjdzie, nie ma co się z tym spieszyć. I wydaje mi się, że żaden wiek nie jest określeniem tego, kiedy powinno się mieć chłopaka, kiedy powinno się mieć pierwszy związek i tak dalej. Czy to jest w wieku 15, 16 czy 20 lat. Nie ma żadnej różnicy, po prostu wtedy, kiedy jesteśmy na to gotowi, kiedy pojawi się odpowiednia osoba, wtedy nadejdzie na takie coś czas. Nie boisz się, że twoi znajomi mogą cię kiedyś w necie ośmieszyć czy coś? Zależy, o jakich znajomych mówisz, bo jeśli chodzi o jakichś takich moich bliższych,
to nie sądzę, że któryś z nich byłby w stanie zrobić jakąś przykrość, taką większą. A jeśli chodzi o jakichś innych znajomych, których z którymi nie mam już kontaktu, bądź nie mam jakiegoś dobrego kontaktu, a mają na mnie jakieś, nie wiem, jakieś zdjęcia, czy coś w tym stylu, to oczywiście nie mówię tutaj o żadnych nudesach, ani softach, ani nic w tym stylu, tylko jakieś po prostu upokarzające zdjęcia, czy coś w tym stylu, albo bądź filmiki, to myślę, że nie, bo ja nigdy, wydaje mi się, że nie zrobiłam nic tak wstydliwego, że bałabym się, że ktoś to opublikuje albo coś w tym stylu, ale jeśli już ktoś by coś takiego zrobił, to ja uważam, że karma wraca. Ja naprawdę wierzę w karmę i uważam, że wszystko o czym myślimy, wszystko co robimy, po prostu do nas wraca. Masz czasem tak, że wolałabyś spędzić na przykład Sylwestra zwyczajnie ze znajomymi, a nie wyjeżdżać? Jeśli chodzi o to, to ja na przykład uwielbiam spędzać święta i Sylwestra z moimi rodzicami i rodziną i właśnie często też wyjeżdżamy na te Sylwestra i wtedy jedziemy taką wielką ekipą, bo nie dość, że jadą moi rodzice, to jeszcze jedzie mój brat z jego narzeczoną i to jest naprawdę fajne i lubię tak spędzać czas. Ale faktycznie czasem jak potem sobie oglądam na przykład filmiki bądź zdjęcia z imprez moich znajomych i sobie tak myślę, kurde, że w sumie fajnie byłoby spędzić ten dzień też z nimi. Ale na takie rzeczy też przyjdą czas, ja póki mam możliwość i okazję, to po prostu spędzam ten czas z rodziną. A czy na przyjaciół, znajomych, czy jakichś innych tam bliskich, żeby spędzić z nimi ten dzień, też na pewno kiedyś przyjdzie czas. Zwłaszcza, że Karina w tym roku robi Sylwestra u siebie i trochę sad, że mnie na nich nie będzie, ale... Jak czujesz się przed maturami? Totalnie nieprzygotowana. Niestety. Okej, moi drodzy, jeśli chodzi o Q&A, to już wszystko wybrałam. Te najciekawsze pytania, które mi się najbardziej podobały. I co, idę się zaraz kąpać, muszę jeszcze spakować do szkoły. W ogóle właśnie mi się przypomniało, że mamy tu kartkówkę z angielskiego. Z bardzo wielu słówek, tam jest ich chyba ponad 200. Tak mi się wydaje. Nie wiem, i ja nie wiem, kiedy ja się tego nauczę, ale... Tam nie wiem. Jest 21. Idę się kąpać. Moi drodzy, jest godzina 23.30 i o dziwo mam bardzo dobry czas z racji, że zmontowałam już vlogmasa. Jeszcze jedyne co, to muszę się nauczyć na kartkówkę z angielskiego, ale naprawdę jestem w szoku, że tak szybko się z wszystkim wyrobiłam. Myślałam, że już jest koło 12.30, a przychodzę do pokoju, patrzę, jest 23.00, także super, mam jeszcze trochę czasu i nawet powiem wam, że jak się postaram, to się wyśpię. Może, jeżeli nie pójdę spać po drugiej. No i co, i tak naprawdę to wszystko, co przygotowałam wam na tego vlogmasa. Mam nadzieję, że Q&A wam się podobało, a my widzimy się już jutro. Do zobaczenia i cześć!